Witam was, z tej strony Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Rayman Legends na konsolę Nintendo Wii U. Jeżeli zobaczycie jakieś różnice w jakości nagrywania tego wideo, jest to spowodowane tym, że nagrywam to wideo w troszeczkę inny sposób niż do tej pory i mam nadzieję, że ten sposób będzie lepszy, ponieważ z Wii U można nagrywać na kilka różnych sposobów i wybrałem wreszcie ten sposób docelowy, którym bym chciał, słuchajcie, nagrywać przez cały czas. Jednakże do tej pory sprawiał mi on drobne problemy i musiałem to jakoś wszystko ustawić, nie chciałem kombinować z tym wszystkim, ale wreszcie te wszystkie, że tak powiem, trudności techniczne pokonałem i powinno to wideo i kolejne być nagrane w taki sposób, jak chciałem je nagrywać do tej pory. Mam nadzieję, że bez żadnych problemów ten odcinek wyjdzie na czas, ale już odcinając się od tych, wiecie, spraw technicznych, skoczmy w poziom, w którym będziemy walczyć z bossem i którym będzie, nie wiem, twór szaleńca, czy jakby to tutaj zgrabnie i ładnie przetłumaczyć. Oj, oj, coś czuję, że to nie będzie aż takie łatwe, na jakie mogłoby wyglądać, z tego względu, że dostaliśmy pięść, a przeważnie kiedy dostajemy pięść, to oznacza tylko same kłopoty. O, jak się cieszę, pewnie będę musiał walczyć z wielkim robotem. Czemu wydaje mi się, że zgadłem? A, no tak. Bo czemu nie miałbym zgadnąć, że będę walczył z wielkim robotem? No dalej, otwieraj. O mój Boże. Spoko. Co teraz będę musiał uciekać, czy co teraz będę musiał zrobić? Aha. Wybrałem złą platformę. To mi gro chcesz powiedzieć. No spoko. Nie jest na razie to trudny boss, ani nic z tych rzeczy. Tylko... Wcześniej mi poszło lepiej. To chyba sami przyznacie. No tak, ale to jest zawsze w taki sposób, kiedy ja gram, wiecie, że za pierwszym razem idzie mi najlepiej, a później to już jest tylko... Au! O! Nawet się udało to zrobić za pierwszym razem. I oby w tym miejscu był checkpoint, bo jeżeli ten checkpoint będzie gdzieś później, to może być kieprawo. O! Akurat to nie będzie takie problematyczne. Okej. Okay. Co teraz mam lecieć dalej? Na to wygląda, że tak. O nie. O nie. 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 No nieźle. Co? Uciekać. O mój Boże. Woda nas zalała. Świetnie. Już rozumiem, na czym będzie polegała trudność w tym miejscu. O mój Boże! To będzie cholera trudne! Z tego względu, że ja nie za bardzo umiem, wiecie,
Okej. Okay. Aha, bo nie mogę strzelać do góry. I co? O nie. O nie, nie, nie. No nie, no nie, to będzie naprawdę porypane. Chociaż już znalazłem sposób, powiem wam. Na przykład w tym miejscu to już wiem, co trzeba zrobić. To wcale nie jest takie trudne, na jakie by się wydawało. W jaki sposób ja to zrobiłem, że ja to spieprzyłem? Nie wiem, ale to jestem ja. Więc wiecie, ja potrafię różne rzeczy zrobić. W ogóle śmieszy mnie to, że jeżeli dobrze przyjrzycie się temu, co się dzieje w tle na wszelkiej maści backgroundach w tej okolicy, to zauważycie, że wśród śmieci elektronicznych znajdują się małe gumowe kaczuszki. I co, uda się? Udało się! Świetnie! Nie był to taki trudny boss, ale po raz kolejny troszeczkę inny boss. Po raz kolejny też muszę powiedzieć, że właśnie jest coś ciekawego. Nie mamy bossów takich stricte, wiecie, takich non-stop identycznych. Każdego bossa trzeba w trochę inny sposób, słuchajcie, pokonać i bardzo mi się to podoba. Powiem wam szczerze, z tego względu, że jest to wspaniałe. I kolejny mroczny Teens, Mr. Dark Teens, który podrabia Mr. Darka, ląduje na planecie diabełków. Nie do, po prostu to rozbraja chyba wszystkich i każdego z osobna. Ale co chciałem wam powiedzieć? Z tego co zauważyłem, to jest jeszcze tylko jeden krater. Może to więc oznaczać, że tak naprawdę jest tylko jeszcze jeden boss, czyli tak naprawdę jeszcze jedna kraina właściwa w tej grze. No to by było smutne, gdyby ta gra miała się za chwilę skończyć, że my jesteśmy w przedostatnim świecie, a potem są już tylko bonusowe poziomy, ale no nie wiem. Dobra, wskoczmy do poziomu muzycznego, którym jest Glu-Glu. Nie wiem, czym jest ten poziom. Naprawdę nie wiem, ale zobaczymy, co to tak naprawdę tutaj będzie. O matko. Poziom podwodny. A ja nie lubię poziomów podwodnych. Właśnie, to może być ten problem, że ja poziomów podwodnych nie trawię aż tak bardzo. Jeszcze szczególnie, że to jest poziom zrobiony w taki sposób, że ja muszę go... Że ja muszę tu być point perfect wręcz. Dlaczego? Dlaczego spieprzyliście poziom muzyczny, wkładając go w poziom podwodny? Nie! Tam był Teens. I muszę przerywać tą muzykę tylko dlatego, że... A, tutaj nie skakać, tylko biec dalej. No okej, okay. Powiem wam tyle, że chciałbym, aby te poziomy muzyczne były właśnie w taki sposób, że... będziemy mieli konstans cały czas tej muzyki. Ale sorry, ludzie. Ja właśnie wolę coś takiego, jak teraz się dzieje. To znaczy... Mamy tutaj...
mamy tutaj bieganie, skakanie, inne rzeczy. Ja poziomy, jasne, wszyscy wiedzą, że ja poziomy wodne lubię, ale no kurczę, bez przesady, nie każcie mi robić point perfect poziomów muzycznych. Poziomów wodnych, które są de facto poziomami muzycznymi i czy mi się wydaje, czy my wróciliśmy na sam początek tego świata, bo widzę w tle tajemniczą, dmuchaną wysepkę. No nieźle. I udało nam się zdobyć złoty medal. Mimo tego, że było kilka faili, to tak czy tak udało nam się, słuchajcie, zrobić wszystko, co mieliśmy zrobić, tak de facto. I wow, i kolejny świat, który żeśmy odblokowali. Och, nieźle, świetnie, udało nam się uratować ten świat od koszmarów. Naprawdę zasłużyłeś na te 5 szczęśliwych tiketów. Dobra, więc zróbmy te 5 tiketów sobie, słuchajcie, zdrapmy te 5 zdrapek. Teraz co to będzie? To będzie kolejna kreaturka. Zobaczmy, czym ta kreaturka będzie, od razu sobie do niej pójdźmy. I to będzie Jerik, czy też Jerik. Nie wiem, czym to może być. Robocik. Nieźle. Super, że to robocik, a nie host. Chociaż brakuje mi żabek. Najwięcej mamy z tego, co widzę, właśnie robotów w tym momencie. Mamy aż 4 roboty, a całej reszty, kurczę, no tak bardzo skąpo gra nam daje. I co, kolejny Back to Origins, że tak powiem. Super, wygraliśmy kolejny painting Back to Origins i będziemy mieli no, po prostu więcej poziomów w późniejszym czasie do przechodzenia z serii Back to Origins. A one są podobno bardzo fajnie zremasterowane do tego, zremasterowane czy nawet zremiksowane do tego stopnia, że rzeczywiście czuć w nich powiew świeżości. To nie są te same poziomy, które widzieliśmy w Origins, które znamy z Origins. To są po prostu poziomy, które jeszcze raz postanowiono stworzyć na nowym silniku i przystosować je do tego silnika, więc tak jak wcześniej mówiłem, że no niekoniecznie mi się ten pomysł podoba, ale okazuje się, że on nie jest wcale taki zły. I zdobyliśmy kolejnego balonika Titosa, bo tak się nazywa nasza nowa kreaturka. I słuchajcie, cóż, nie będę przedłużał na siłę tego odcinka. W tym momencie zakończymy go sobie, ponieważ no, to, co chciałem w nim zrobić, zrobiliśmy. I zanim rozpoczniemy naszą przygodę z Olympus Maximus, podokańczamy jeszcze to, co musimy, to znaczy pozdobywamy tutaj pozostałe rzeczy i przy okazji zaczniemy przygodę właśnie w Olympus Maximus, który jest ostatnim z tego wniosek światem, a Living Dead Party jest bonusowym światem, do którego odblokowania potrzebujemy nawet 400 tinsów, co znaczy, że musimy wymasterować grę w całości, a z tego co widzę, to my jeszcze nie wymasterowaliśmy żadnej z historii, których do tej pory graliśmy, czyli nie wymasterowaliśmy Teensów w kłopotach, historii żab, Fiesta de los Muertos, 20 tysięcy lumków podwodnej żeglugi, no i oczywiście Olympus Maximus, którego nawet jeszcze nie rozpoczęliśmy, ale wydaje mi się, że kiedy my zakończymy Olympus Maximus, próbując wymasterować wszystkie poprzednie poziomy, to w tym samym momencie odblokujemy Living Dead Party, a nawet może wcześniej uda nam się to, że tak powiem, odblokować. Ale jak na razie, w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki Wam za uwagę. Zachęcam Was do oceniania tego materiału wideo oraz komentowania, ponieważ ja zawsze wszystkie komentarze czytam i staram się odpowiadać na Wasze pytanie, które tam zamieszczacie w miarę możliwości, kiedy mam czas i kiedy oczywiście YouTube poinformuje mnie, że zamieściliście jakiś komentarz, bo z tym, jak wiecie, czasami bywa różnie. Ale to by było na tyle. Dzięki Wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się, do następnego razu, cześć!